przykład po dolinach górskich? To jest różnie. Chodzę wszędzie, ale wiadomo, z wiekiem to i ja byłem sportowcem w życiu. Zresztą dalej uprawiam jakieś sporty, pod górę to już coraz ciężej, ale wszędzie. Czasami po prostu zakładam plecak i idę przed siebie. A czasami jadę gdzieś pociągiem, autobusem, wysiadam na jakiejś stacji, zakładam mandżur i znowu przed siebie drepczę, albo z powrotem do Wrocławia, albo gdzieś indziej. Generalnie zlazłem całą Polskę. Ludzie których poznaję, czy którzy mnie poznali na fejsie, myślą, nazywam jakimś podróżnikiem, wędrowcem, kochani moi mili czytelnicy. Ja jestem spacerowiczem. Ja owszem, byłem trochę po świecie, jeździłem, ale generalnie jestem spacerowiczem. Nie ma we mnie jakiegoś wyczynowca, może tak powiem. Takie dystanse 400-500 kilometrów, owszem, przeszedłem, ale cóż to za wyczyn? No, to jest sama radość. I zawsze jest zeszyt i długopis. Bez tego po prostu nie ma wędrówki. Czasami zdarzyło mi się parę razy, ale to dosłownie kilka, na palcach jednej ręki można policzyć, że zapomniałem. No to pierwsze, co robiłem, to musiałem znaleźć jakiś kiosk, cokolwiek, żeby kupić. Bo kiedy przychodzi nagle myśl, którą chcesz zapisać, to ja to muszę zrobić. No to jest silniejsze ode mnie. Oczywiście nie wszystko pokazuję światu, na to przyjdzie pewnie jeszcze czas. Ale istota jest, żeby spełniać się to, co lubimy, żeby nie zwariować. Poza tym, tak szczerze, to moja twórczość jest dla mnie terapią, bo w życiu różnie bywa i czasami jest taka, wiecie, sinusoida. Górka, dół, górka, dół. Choć chyba nie jestem afektywno-dwubiegunowy. Zwana też sinusoida, zwana też huśtawką, jak to śpiewała Muska. No jest to domeną każdego z nas, że przeżywa wzloty i upadki, a także momenty trudne, momenty piękne, jak to mówiła zawsze mama Ryśka, że w życiu piękne są tylko chwile. No i tak to wyłapujmy je jak, że tak powiem, rodzynki z ciasta, aby się nimi nasycić wtedy, kiedy będą gorsze dni. To był Stanisław Utkany, do którego oczywiście będziemy jeszcze wracać, a my wchodzimy, tak jak powiedz,